Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Kolejna partia z holenderskiego turnieju Tata Steel. W tym turnieju, w drugiej rundzie, spotkali się Aleksander Donczenko, zwycięzca Krakowi 2020-2021, z Fabianą Karuaną, który jest aktualnym wicemistrzem świata. Przejdźmy od razu do rzeczy, moi drodzy. I tak: Białe rozpoczęły ruchem D4. Karuana odpowiedział D5, C4, C6. Obrona słowiańska. Mamy na szachownicy, i tutaj plan czarnych jest taki, aby próbować ustawić taką strukturę i w międzyczasie przestawiać figury. Można też goniec F5, skoczek F6 i tak dalej. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo tutaj białe zagrały skoczek F3, co jest oczywiście normalnym ruchem. teoretycznym, tak się gra jak najbardziej. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Arcymicz, który ma tam 2600, około 60. No, ambitny młody człowiek, Donczenko. No, ja rozumiem, rozumiem ten ruch, ale na przykład, jakby w drugim ruchu, w trzecim ruchu, przepraszam, wybił na D5 i grał taką dosyć symetryczną pozycję w tym dokładnie momencie. Jestem ciekawy, jakby na to Karłana zareagował, bo to jest dosyć trudna gra później czarnymi na zwycięstwo, więc no, albo bajeczną miałby technikę gry, co oczywiście ma. No ale ciekawe, czy właśnie byłby w stanie przebić białego tutaj na tym poziomie, bo arcymistrz mający 2660 około, no to przecież, moi drodzy, no nie jest leszczem, że tak się wyrażę. No ale cóż, co by było, gdyby tak, w partii poszło skoczek na F3, skoczek na F6, posunięcie E3, właśnie żeby tutaj bronić tego pionka od razu, tak też można tego gońca, można oczywiście zamknąć, zamknąć to jest jeden z wariantów, goniec zagrał na F5, bardzo fajny normalny ruch wyprowadzający gońca z C8, problemów z tym gońcem już nie będziemy mieli, skoczek zagrywa na C3 E6, właśnie ta struktura fajna się tutaj ustabilizowała skoczek na H4, niektórych pewnie dziwi to posunięcie gdyż skoczek porusza się drugi raz w debiucie ale plan jest prosty i to jest teoretyczne zagranie jak najbardziej normalne możliwości są takie, znaczy skoczek poluje generalnie na gońca i teraz goniec ma kilka odejść, albo na G4 albo na G6, albo na E4 no jeżeli odejdzie na G6, no to zawsze Tutaj możemy tego końca wziąć. Jeżeli zagramy na G4, no to F3, goniec na H5, G4, goniec na G6 i potem skoczek może go e, oczywiście wymienić. No ale tutaj też takie zagranie e 4 jest niezwykle ciekawe, ale też bardzo teoretyczne. Prowokacja jest do tego, żeby skoczek wybił na E4 lub do F3. I teraz tak, jeżeli skoczek wybija na e4, to skoczek wybija na e4 z atakiem na skoczka z tempem. Skoczek musiałby wrócić i czarne mają tutaj, myślę, że dosyć swobodną grę. Nawet f5 można przykurzyć w przyszłości. Nie mając gońca białopolowego, taka, taki układ kamiennej ściany jest jak najbardziej lepszy, gdy nie ma tego gońca oczywiście. No ale tutaj w partii poszło f3, też takie zagranie jest jak najbardziej. Goniec zagrywa na g6. Tutaj biały się nie spieszą z wymianą, zagrywają na razie gońcem na d2. No, wyprowadzają po prostu e, kolejną figurę Caruana gra zdrowe szachy wyprowadza również figurę e, może tutaj jest opcja roszady znaczy na pewno jest opcja roszady e, skoczek teraz wybił i pionkiem czy H czy F moi drodzy w najczęstszych e, przypadkach e, wybijamy tutaj pionkiem z H w większości przypadkach, przepraszam przede wszystkim chcemy otwierać linię i pionek idzie do centrum, a nie od centrum tak? w ten sposób gramy prawie zawsze, Hetman zagrywa na C2, to jest normalne posunięcie przygotowujące prawdopodobnie długą roszadę lub też wieżę na D1 taki też ruch można wykonać w zależności jakie plany tutaj będą miały białe no, można też próbować grać koniec D3 i robić roszadę krótką, w tym momencie skoczek zagrywa na D7, no i Właśnie mamy tutaj, moi drodzy, taki, e, taką normalną grę ze strony czarnych. To jest pozycja e, po prostu równa. Tutaj białe są zadowolone, czarne są pewnie też zadowolone. Figury wyprowadzone, żadnych problemów. Ale przyjrzyjmy się, że ta struktura jest bardzo fajna, bardzo solidna. E, I powtarzam jeszcze raz, nie ma tego gońca. Mamy problem z głowy czarnymi. No tak gra mistrz świata w szachach można powiedzieć, że Karuana jest naprawdę niezłą maszyną obliczeniową, jakby miał naprawdę dużo czasu do namysłu to e, potrafi liczyć warianty bardzo, bardzo głęboko i daleko. Myślę, że e, jednym z najlepszych właśnie szachistów jest pod tym względem nawet Magnus Carson kiedyś mówił, że Karuana w szachach klasycznych jest teoretycznie najlepszym szachistą. E, no jak to już mówi mistrz świata, to coś jest na rzeczy. Moi drodzy, długa roszada ze strony białych. I posunięcie A6. Zauważmy, że czarne nie robią krótkiej roszady, zostawiają króla cały czas w centrum. A6 jest takim też ruchem, który planuje grę na skrzydle, właśnie tutaj hetmańskim. I to się będzie za chwilę działo. G4 ze strony białych. No właśnie, długa roszada też jest jasnym sygnałem dla przeciwnika, takim, że Białe będą chciały atakować tutaj króla na skrzydło, tylko problem polega na tym, że król jest w centrum jeszcze, więc ten atak oczywiście konstruować można, ale jeszcze nie jest to takie groźne dla czarnych. Tutaj czarne wybijają od razu na C4 pionka, no wybić należy, bo byłoby B5 które nadal y, jest zagrywane. Koniec y, wraca na E2, moi, moi drodzy C5. I teraz znajdujemy się w takim kulminacyjnym momencie tej partii, gdyż białe tutaj muszą podjąć pewną decyzję, co zrobić z pionkiem centralnym. Oczywiście nie można go sobie tutaj zachować, gdyż wybijamy, wybijamy i pionek izolowany może być słabością, potem skoczek B6, fajnie blokujemy na D5, wieża C8. Bardzo prosta, przejrzysta, fajna gra czarnych mogłaby nastąpić, y, więc białe muszą tutaj jakoś zagrać. No, Dobrym ruchem byłoby po prostu wybicie na C5, skoczek by wybił na C5. Tak naprawdę ta pozycja jest bardzo równa, ale plan czarnych też jest bardzo fajny. Wieża C8, jakiś B4. Tutaj atakujemy Hetmana Króla na tej linii. No myślę, że całkiem ciekawy i prosty plan dla czarnych. No a na przykład król B1 mógłby zagrać i wieża C8, tak jak już wspomniałem. E, e, oczywiście ja tu nie faworyzuję czarnych moi drodzy, e, to jest totalnie równa pozycja według oceny silnika. Nawet bym powiedział, że białe z parą gońców mają pewne jakieś tutaj większe minimalne szanse. Aczkolwiek e, myślę, że plan B4 jest dosyć ciekawy. To oczywiście trzeba przygotować, zagrać Hetmanem na B6. No, też trzeba pewne problemy tutaj jeszcze rozwiązać ze strony czarnych. Znaczy, może nie nazywajmy tego problemami, ale pewne tutaj jeszcze debiutowe rzeczy trzeba wykonać. No, moi drodzy, tak nie poszło. Tutaj białe postanowiły zagrać dosyć ostro i zagrały po prostu D5, poświęcając pionka w centrum. Niestety to poświęcenie nie jest najlepsze. Czarne po prostu tego pionka biorą, nic się nie dzieje. Skoczek wybija, pionek wybija. No, i posunięcie F4. No, ruch jak ruch. Pionki chcą maszerować tutaj na króla, ale król jest w centrum. No, ale oczywiście, jak się otworzy linia F, to czy król będzie w centrum, czy będzie w roszadzie, to atak myślę, że jest dosyć podobny. B4 ze strony karuany. No, właśnie, jak nas atakują na skrzydle, to my starajmy się odpowiadać na drugim skrzydle lub w centrum. W tym wypadku na drugim skrzydle działa to. Trochę lepiej. E, oczywiście tutaj teraz białe cisną dalej i próbują pionkiem centralnym atakować. No E4 zrozumiały ruch. Absolutnie nie można wybić, gdyż no, wchodzi w Hetman. No jak się otwierają linie, no to <coughs> białe się zdecydowanie by cieszyły z tego powodu, gdyż para gońców by się mogła e, rozchulać. D4 zagranie nastąpiło. I teraz tak e, pojawiło się takie pole dla gońca na C4, ale okazuje się, że nic. Nie można tutaj białymi uzyskać. Dlatego, że po gońcu C4 następuje skoczek B6 i tego gońca można po prostu zbić. Pamiętajmy, że czarne mają pionka więcej, więc nawet jak goniec jest na czarnym polu i pionki ustawione na czarnych polach, to stoi to całkiem fajnie. No ale wracając do tego gońca, tutaj jest goniec na c4, skoczek na b6, jakby goniec wrócił, no to jest a5, a4 i możemy fajnie gońca stąd wypędzać, atakować przy okazji skrzydło hetmańskie, więc rzadko się też zdarza, że skoczek w ogóle przepędza gońca w otwartej prawie że pozycji, znaczy się otwartej diagonali może w ten sposób powiem. W moich partiach to rzadko się widywało, da no też mówię ze swojego doświadczenia. Tutaj zostało zagrane E5. Skoczek oczywiście na B6. No i moi drodzy, białe szarpią. Białe szarpią i zagrywają E6. Ten ruch jest poniekąd bardzo dobrym posunięciem, chyba że czarne zagrają źle. Znaczy, jakby czarne zagrały źle, no to ten ruch by się bardzo dobrze sprawdził. Oczywiście nie można wybić tutaj na E6, moi drodzy, bo Hetman wchodzi na G6 z szachem. Potem jakieś F5, F6 z otwieraniem linii F i król może mieć naprawdę spore kłopoty. Więc Karuana oczywiście o tym wiedział i w ogóle arcymistrzowie starają się nie grać pod dyktando przeciwnika, tylko szukają takich opcji, żeby atakować przeciwnika mocniej. Tak znaczy, kontratakować po prostu, mówiąc wprost. Po prostu wprost. Hetman D5 zostaje zagrane przez wicemistrza świata i pionek wybija na F7. I co się okazuje? Bicie z szachem nie jest w ogóle groźne. Co może zrobić teraz czarny? Wybić królem. Większość pewnie by to odruchowo zrobiła albo Hetmanem. Król zagrywa na f8. Piekielnie, bardzo dobre posunięcie, e, które e, no już gdzieś tam kiedyś w jakiejś partii widziałem. E, w tym wypadku jest to ruch dosyć łatwy. E, fajnie blokuje pionka. E, przepraszam, no tak, blokuje pionka. Ten pionek też e, tego, ten pionek króla po prostu chroni poniekąd paradoksalnie. No i to jest fajna rzecz, gdy biały pion broni. E, czarnego króla ciekawa sprawa. Moi drodzy, tutaj jakby na przykład, bo zobaczcie, hetman może zbić pionkę, jakby król na przykład zagrał na b1, no to taki ruch c4. Bardzo dobrze te pionki wyglądają i mają opcję tutaj atakować tego króla. Jeszcze goniec w natarciu, skoczek w natarciu, wieża w natarciu, pionki same idą i atakują. No to się oczywiście łatwo mówi, łatwo się patrzy, ale grać no trzeba. Przepraszam, najmocniej. Lecimy dalej, no tak nie poszło, tak nie poszło. H4 zostało zagrane, taka trochę desperacja ze strony Niemca. No ale cóż innego może zrobić, gdyż czuję też tutaj oddech swojego przeciwnika na karku i źle się wyrażam. Wybaczcie mi, No, nie wychodzi mi już dzisiaj, jest trochę późno. H4, no sam się z siebie śmieje, to już jest naprawdę. Zostało zagrane H4. No i teraz czarne w tym momencie wykorzystują szybko okazję i zbijają pionka na A2. Okazuje się, że to bicie jest teraz z zupełności wystarczające, żeby atakować króla bardzo dobrze i mocno. Hetman zbił pionka na G6 i teraz tak. Jeden szach tutaj jeszcze nic nie zrobi groźnego, bo Hetman na B1 się zasłania i wszystko jest w porządku. Tutaj zostaje zagrany ruch B3 i robi się powoli ciasno dla białego króla. Bardzo ciasno się robi tutaj teraz tak jakby na przykład goniec zagrał na D3 z planem zamknięcia się tutaj na B1, żeby jak Hetman zagra na A1 to goniec się zasłania, no to, to niestety nie spełnia swojej roli można sobie również zatrzymać film, dlaczego tak się dzieje. Otóż po Hetman A1, goniec B1 jest skoczek C4 piekielny strzał na B2 jest raczej nie do obronienia. Oczywiście można próbować jakiś goniec C3, ale zawsze zbijamy, i znowu jest bardzo ciężko bronić punktu B2 lub na C2 i D5, i tak dalej. Pozycja jest totalnie wygrana. Byłaby totalnie wygrana, tak białe nie zagrały, białe zagrały gońcem na Jeden, żeby tam pewnie krumiał trochę. Najmocniej, przepraszam, trochę oddechu. Tutaj zostało zagrane C4. Wieża zbiła pionka na d4 i moi drodzy, skoczek a4. Jedyne posunięcie, które tutaj atakuje bardzo mocno, bezpośrednio na b2. No i trzeba się zachować w sposób jedyny. Hetman zagrywa na b1, e, i teraz można sobie zatrzymać e, na chwilę materiał i pomyśleć. E, co by można było tutaj zagrać? Jak dalej atakować białego? Moi drodzy, piękne zagranie. Goniec na A3. Świetny ruch, świetne poświęcenie figury. No bić na A3 nie wolno, gdyż jest totalnie przegrana po ruchu. B2 z szachem. Król C2, żeby bronić Hetmana. Król B3. No król D2. C3, moi drodzy. I bez znaczenia, czy idziemy królem na D3, czy na E3. Gramy C2 z szachem, zbijając w następnym ruchu Hetmana. Koniec partii byłby już szybki w tym momencie nastąpiło po prostu bicie Hetmana, pionek wybił i zobaczcie, że tutaj pionek ma opcję na dorobienie się z powrotem na promocję pionka, że tak powiem, król zagrywa na C2 w tym momencie no teraz tak, po król 2 jeżeli byśmy dorobili Hetmana okazuje się, że jest takie posunięcie goniec B4 z szachem no trzeba by było wybić wieża wybija, no i ta, ta pozycja również jest Teoretycznie wygrana dla czarnych z figurów więcej, ale to już nie jest aż takie łatwe jak w partii nastąpiło, gdyż no, te pion dużo pionków jest z tej strony, a pionek tutaj na pewno padnie więc jeszcze duże, znaczy no, poniekąd spore problemy techniczne po stronie czarnych. Karłana. No nie chciał pewnie jeszcze ryzykować i po prostu zagrał solidniej. W tym momencie nie dorobił Hetmana, bo to zawsze zdąży. Zagrał wieża B8, tutaj z piekielnym atakiem, bardzo mocnym atakiem na B2 i kończącym partię. Bo na przykład jakby powiedzmy, no nie wiem, jaki ruch tu można by było wykonać, moi drodzy. Nie wiem, jakiś pusty ruch, powiedzmy wieża F1, to już tak strzelam, albo wieża na przykład na H3. To po prostu zbijamy na B2 i dorabiamy Hetmana z matem. E, w tym momencie e, powieża B8. E, Nastąpiło zagranie wieża D8, odciągającą wieżę od pola B2. No oczywiście trzeba wybić. E, pionek wybija gońca. Okazuje się, że nadal jak dorobimy hetmana, to jest goniec B4 i tutaj białe myślę, że e, jeszcze żyją. E, C3 ze strony czarnych, czyli taka już blokada. Tutaj wieżą na D2 chcemy zagrać. No za bardzo nie wiadomo jak grać. Jeżeli goniec zbije na C3, to wieża C8, ginie figurka. E, goniec po prostu zagrał na G3. Nie wiem, to już chyba jest rozpacz, moi drodzy, Wież D2, król B3, skoczek C5. W tym momencie białe złożyły broń, poddały się, ale też trzeba wiedzieć dlaczego. No Jeżeli na przykład zbijamy pionkę na C3, to, to jest bicie na E2, jeżeli na C4, no to zbijamy, król zbija, wieża B2 planę. Wieża B1 i do dorobieniem pionka, jeżeli wieża oczywiście gra tutaj, nie możemy w ten sposób, bo jest bicie, no to gramy C2, ten ruch już jest nieunikniony, koniec partii byłby już na pewno. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę i z góry przepraszam za moje pomyłki językowe, i tak dalej. Serdecznie pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.